No cóż, my niestety dopiero 5 będziemy mieli, już chyba w przyszłym tygodniu będziemy mieli nowy standard, a tymczasem w Tajlandii odbył się turniej z nowym standardem, którego wygrał Grounding Fire EX. Deck, którego raczej chyba się nie spodziewaliśmy, że wygra. A czyli ogólnie Grounding Fire EX miał być chyba raczej asystentem Charizarda, no ale jak się okazuje, samodzielnie też może dać radę. Wiecie, Tajlandia udowadnia, że da się. No i prócz samego Grinding EX, który oczywiście jego główną atrakcją jest Blaze Blitz, który oczywiście zadaje 260. No oczywiście, żeby użyć go ponownie, musimy go zeswitchować. Stąd też tutaj pojawiają się switche. Takie jak Switch Card. Również mamy 3 jetki, więc tutaj jest odpowiedź na to, jak użyć tego drugiego ataku. Więc no nie brakuje tutaj switch kartów, mamy tutaj 3 Jet Energy właśnie, no i to jest właśnie ta cała odpowiedź. No tu klasycznych switchy nie ma, ale za to mamy peny do podnoszenia, też może być. Tu mamy mele, którego możemy ataczować sobie energię ognistą z Pokemona, no pod warunkiem, że on został znokautowany, a i ono do Disruptów. No tu mamy jeszcze Entei jako pomocnika do pobierania jednej karty z abilitki Flatfooted. Tu mamy nasze Delphoxa, co ciekawe, w którym możemy na przykład spalić pierwszym atakiem, no i jednocześnie zrobić Confusa i Magical Fire, oczywiście dać 2 energie do Lost Zone'a, no i jeszcze przy okazji zadać ławkowemu dodatkowe 120. Radiant Charizard raczej na końcu, żeby właśnie móc przynajmniej jedną energię walnąć 250. Mamy jeszcze Chiyu, który ma abilitkę, która ataczuje 2 energie z discarda do twojego Pokemona. No i jeszcze używając Magimar Fire of Eevee. This, if your Pokemon were knocked out by the damage from this during your last turn, this attack does 90 more damage, czyli w następnej turze możemy nawet zaatakować dodatkowymi 90-tami. Valiant do obijania. No, on jest tylko do obijania. Squawk. Jakbyśmy w pierwszej turze go trafili, to dyskardujemy 6 kart. Sicklizar raczej tylko po to, aby switchować po prostu, bo on ma darmowy retreat. No i żeby naładować oczywiście trzech Grounding Fire'a, użyjemy... Jest oczywiście ten Magnan Basin, który oczywiście no, może podpinać ogniste z dyspekpelna. No oczywiście dostając 20, więc tu też jest mnóstwo. No i Bravery Charm, żeby jakoś podtrzymać. No i Maximum Belt na większe EX-y. Skoro to wygrało turniej, to pytanie za 100 punktów, czy to jest dobre w sumie? No dobra, no od czego my tu zaczniemy? A czy powiem tak, że Grounding Fire ma tu trochę ogromny potencjał, ale ja wcześniej widziałem rzeczy, no, jako taki czarkopomocnik. Nie spodziewałem się, że zostanie samodzielny deck. No, tym bardziej, że wiecie, ile tu trzeba by switchować tego Pokemona, aby to ogólnie działało. Ale dobra, od czego tu A, my zaczniemy, tak? Może to nawet lepiej, bo to trochę zajmie naładowanie tego Pokemona. Znaczy i tak mamy Mulligana, lol. Yeah, 2. No i mamy tego gagatka. A, właśnie, bo to zapomniałem powiedzieć, że my mamy Sadę do naładowania. I tu Ultra Baller właśnie, żeby to dyskardować. Palpata, no. Nie zwróciłem uwagi. Ale chociaż z drugiej strony, no też tych kart, no nie trzeba jakoś specjalnie No, dobra, mamy tego Sicklizarła. No, mogę dać Skoveta na początku, czy nie? Tutaj chyba faktycznie prędzej ten Squawk by się przydał, bo na razie jest chujowa ręka. Dobra, mamy coś. No, jak na razie nie mamy tutaj Entei'a, dobrze, żeby to czynić. No tak będzie nam potrzebny ten Entei. Znaczy sobie tak, zrobię tego switch karta. To tam mamy Bidulfa i chyba jest to Charizard. No i zrobię sobie tego Fletchwooted.
Silstona, możemy go sobie nawet teraz odpalić. Oj, tak już po mnie, tylko co by tu chciałabym? Może energię zwykłą? Chyba dodamy turę, tak mi się wydaje. Nie, oddamy. A czyż mogłabym podpiąć tak naprawdę? No, Bade Puffin jest. No i chyba to jest Charizard, tak? No bo też Bidoof tutaj sugeruje tu dużo. No i chyba też nawet koszulki tu sugerują, że to może być Charizard. Patrzę, że to jest ta wariant z Bibarerami, który... No, on się pojawił już dużo wcześniej. A nie, my gramy na Insororara, widzę. Tu się pojawił Litten zaskakująco. Kto wie, pewnie Charizard też będzie, ale to jest Insororar EX. Który ma tą abilitkę, który może walnąć o jeden mniej za każdego benchowanego, kurde. Na benchu moim, no nie. No, tak, to jest Insororar. No nieźle, musisz przyznać, nieźle. I co tam jeszcze zrobi? No to jest... Zastanawiam się, czy robić tego Insororara, bo to jest też dość interesujący build. No dobra, no tu jest energia i ją daje. Czyż mogłabym odpiąć? Myślę. No dobra, robimy tego Flat Fluted. A tam Radiant Charizard. A ja no jeszcze bym nie robiła. Może tego drugiego. No zagram zasadę. Czy będzie Jetka? Nie. Znaczy, mamy Magnon Basin. Znaczy, mogę dać z rączki? Mogę, Myślę, no to tak, no co, oddajemy turę, no bo jest dupa. No i sobie zrobimy Iona później. Tak na razie jeszcze nie widzę jakichś zagrożeń. Z mojej strony. Aha, już nie, wchodzi ten Insororar. Nie! Raz mi przejdzie i zleje mi dupsko. Szykuj dupsko, Entei. No to jest problem, bo on ma z 320, lol. No, chcę, że tu zabije barery. Nawet będziemy musieli wystawić cykli Zarła. A w ogóle to posiada wędki? No. A tak. A jeszcze nie poparzy. To co też chyba zauważyłam, to... 260, no do... Touch to 50 more damage, czyli... No to go chyba nie znokautuje tak szybko. No nie mówcie, że mi jeszcze odkurzy mi to. To już będzie tragedia narodowa, lol. O, że aż ty w mordę. Widzę, że on ma okulary. No nie, on mi odkurzy mi. Chyba on mi odkurzy Maximum Belta. I cały misterny plan poszedł w pizdu. No nie. Odkurzył mi.
Co za chuj z niego? A czy tak, będzie najpierw ten Sigilizar. No. Kurde, jak tym podziwiam ludzi, którzy... A powiem tak, podziwiam tych, którzy... Charizard, no nie na ten moment. No, ale podziwiam osobę, która wygrała. No dobra, no ten, ten Bravery Charm, a niewiele mi to pomoże, bo on może mi zrobić Berna. Czy będzie mi tu Counter Catcher? Mogę zrobić Counter Catchera na Mibarera. No by utracił Draw, chociaż to by nie miało sensu, tak? Wysługowalne. Dobra, już jeszcze chodzi o Torak. Insular, no naprawdę, no. No, widzę, że też on wykorzystuje sam fakt. Znaczy, można by to po prostu ograniczyć. No, to mam jednak... No, to dużo nie da mi ten Bravery Charm. Ale on jest w topie, bo też... Jak mu... No on potrzebuje już dwóch. Czy mu wystarcza jedna, co? Nie, ten deck jest dosyć ciekawy. Ja też... No niestety, no. No, no. Gdyby nie fakt, że piznął mi Maximum Belta, no to bym go przynajmniej drasnęła, tak to... A, to jest rybka. Wchodzi. A, each other evolution can use this preparation evolution? A. Czy on może sobie użyć ataku z... A to też będzie łatwo zbić po tym going Sorara. Nie, KO zrobi, kurwa mać. Co byście myśleli, nie zrobi? Co byście myśleli, nie zrobi? A czy jak na razie go od razu śniemy, tak? Znaczy, to jest mój błąd znowu. My... Tak, no. Znaczy, tu chyba zrobiłem misplaya. Valiant się tu pojawił, loli, Jetka. No, cudowna natasowana komputer. Ale komputer zajebiście tasuje. Sarkazm. No ja widzę, jak... Jowo tasuje. Hmm.
czy ma ewolucję, by mnie zbić. Mogę też zabrać mu drowa. Ja dalej jestem do tyłu z prezami, więc mogę użyć dalej counter catchera. No nie, oczywiście, że nie użyję se counter catchera, bo kup. A właśnie idzie po tego Insurorara. Jakim cudem to wygrało, bo ja nie wiem. Aż z drugiej strony sam Insurorar. On potrzebuje tak więcej, tak? No tak, on potrzebuje kurwa więcej, aczkolwiek właśnie z czego co widzę, to ma ten... tego Reclate'a, który umożliwia mu dostęp. No, ale on potrzebuje więcej, tak. Co wy tam mówicie? No, oczywiście, że mnie znokautuje. Więc tutaj pierwszy epic fail. Wiecie, co ja robię źle w tym buildzie? No ale też z drugiej strony przeciwnik miał dobrą rękę. To fajnie byłoby na przykład zaczynać z tego... No też dużo... Spróbujmy, jak to wygląda z opcji zaczynania już od razu z portera. No. Piękna ręka. Dziękuję. Ty, może coś jeszcze wyjdzie. O nie, Charizard. Nie. Jeszcze gorzej. Czy powiem, że gdyby mnie zawaliła całej ławki, no to... Czy też trzeba wiedzieć, że nie ma puffów, więc też nie da co blokować Insurorara. A chyba zaś Charizard. O, no są wędki jednak. No ale wędki chyba się nie trafiły w tej. Nie wiem, w Tajlandii tu muszą mieć... O, Lumineon, piękne. No nie, zajebista ręka. A tutaj chyba coś misplay, bo powinnam... W sumie... Coś fuck up. No i co teraz? No, start też nie najlepszy. Okej, okay, chyba powinnam... No, bo musiałbym tu zacząć, a... Nie tam, co ja gadam. Tutaj to jest zaśmy z play, bo widzę, że powinienem tego dać na aktywa bardziej. Coś robi? Stoi jak słup sali. Oddaję tury? Okej, mamy drugiego za to, tego pana. Znaczy mogę zagram penny, tak? Po prostu go wyjmujemy. Używamy energię, no i robimy mu Berna, tak? Czy usunie się Bern? Tak, usunie się. No i co teraz? Coś przeciwnik robi, czy oddaje turę? A nie, o, tu przeciwnik się poddał w sumie, bo nie miał co robić. Ale najprawdopodobniej graliśmy na Charizarda, tak mi się wydaje. No nie jestem pewna, bo przeciwnik się nie rozkręcił. No dobra, jeszcze gramy jedną grę. Tylko fajnie zacząć na przykład, nie wiem, z cykli Zarła na przykład, kurwa. Byłoby fajnie w sumie. Z tego cykli Zarła zacząć, no bo mamy wtedy możliwość właśnie siup. Retreat. Aha, znowu idziemy piersi.
Rinnegana. Czemu? Ten Tai to musiał nieźle grać. Ty nawet. Dwa Mulligany, lol! Spodziewałem się innego startu niż Iron Wayland. Lol! No co kurwa, poszło nie tak, powiedzcie mi. O no, o, kolejny Charizard. Ugh, no dobra, zagramy Nest Pola. Aha, no dobra, zaś musi być skłok, bo... Co to jest za ręka, Wimie? Znaczy, i tak jest mi szczerny Magma Basie, no kurwa. A, dziękuję ci! Research. Erden Weser z energią. Ciry na pewno dostanę. Co, na jedną turę? Co z tego wyjdzie? Znaczy, dziwne, że przeciwnik, bo zazwyczaj Charizardy lubią zaczynać pierwsi. Pierwsze. No to jest jeszcze Charizard z Pidgeotem. Bo zazwyczaj czarki lubią zaczynać pierwsze. A tutaj... Twist się okazał. Przestem Valiant, to ja bym dodała tutaj tą kapsułkę. Myślę, że to tak... O, co się przesłożyło? Jak miło. A jeszcze Team Devil. No nic dodać, nic ująć. No teraz już jest po mnie, tak? Bo teraz jest to... No super. Lol. No nie dobrze, no. Magma Basin. W tego Charizarda lecimy. Ja nie mogę, kurwa mać. Chyba teraz żałuję, że tego researcha zdyskardowałam. Mogłam go zostawić. Gdzie jest jakiś switch? Z czego co widzę, przeciwnik też chyba nie za bardzo może się rozkręcić, no chyba, że... Też widzę, że on wykorzystuje tego Magnon Basina. O, pięknie. No jest już Quick Search. Co teraz? No już dziab... No już po sobie, panie. O nie, udałoby się, gdyby nie ten... Mankament. Jak tego nie wycofę, to będzie dupa. Serio? Kurwa, serio?
Tam jest wszystko, tylko nie to, co potrzebuję w tej chwili. Kurde, ten dek się zacina. Nie wiem. Dlaczego ja mam taki chujowy start? Albo ja zrobię. O, Ajono! Dziękuję ci Bogu! Bo Ajono już idzie i tak już na śmietnik historii. A do ciebie potrzebny mi ten i tak cyklizar? No czarki są już od razu gotowe do ataku. Pięknie! Że teraz mamy tak z 310, można... Nie by było jakby ten maksimum belt. No to wchodzi nasz potworek. A można by użyć Nezbola i tego Cyclizera. No jak zbosuję na... Ale jest trudne. Bo mogę użyć researcha. Będzie bardzo ryzykowne, ale dobra. Na pewno Rhoda tu wtasuje tego Valianta i może tą jedną energię, powiedzmy. No wtasuje sobie tego bossa i chyba wtasujemy sobie z powrotem tą sadę, tak? Chyba użyjemy potem Delphoxa. Znaczy on i tak zostaje mnie jeszcze znokautowany. No tak, tego ataku nie mogę użyć, ale za to użyjemy Delphoxa i może... A. Chcę po szybkie prajzy, widzę. No jest to na pewno taki mało rozkręcający się deck. Ale możemy na przykład zbić tego Charmandera? Jest, no, co z tego? No nie za bardzo mogę nic z tym zrobić. Z drugiej strony. Nachapnie się prajzów. I ja myślę, co tu zrobić? Kurwa, co tu zrobić?
Spróbujemy. A, bo tu mogę tylko jednej? Tylko wbenchowanego, o! Ale też tu załatwię, tak? No ale co z tego? Też już po mnie. Ale trzy prize są, ojej! No ale chyba to jest taki z tych klankowatych trochę deków. No, nie chcę się jakoś super rozkręcić, oj! Zresztą przeciwnik i tak miał dobry start, jeszcze na dodatek na... No, on mnie już załatwi. Co, nie musi nawet kombinować. No cóż... No da się tym grać, ale jest ciężko tym ugrać, więc trzeba mieć tu mega skilla. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.